Witajcie. Pytanie, które często właśnie budzi taki ruch na forach. Czy kobiety mogą być spawaczami? Często spotykam się z taką szowinistyczną opinią panów, którzy uważają, że kobieta nie powinna spawać, że to nie jest praca dla kobiet, że kobieta nie powinna jeździć tirem, że kobieta nie powinna być mechanikiem. A widzicie, w ostatnich latach wszystko się zmienia. Wiem, że wielokrotnie ludzie mówią, że w ogóle Europa troszeczkę ześwirowała i nagle już nie ma mężczyzny, kobiety są jacyś mieszańce. To nie tutaj o to chodzi. Chodzi tutaj o normalny podział kobiety, mężczyźni, kto jaki zawód wykonuje. Ja w całej swojej karierze spotkałem się z kilkoma kobietami pracującymi właśnie jako spawacze. I właśnie pracujące jako spawacze w półautomacie, spawające półautomatem. I mam troszeczkę do powiedzenia, bo nie uważam, że ten zawód to akurat nie jest dla kobiet. Powiem wam śmieszną rzecz, taką najśmieszniejszą może. Będąc w Bułgarii na kontrakcie, mieliśmy szkolenie, taki BH-powiec był i nam szkolił nas o tym, jak to zachować się w pracy na rafinerii, jakie są zagrożenia i wszystkie procedury, które musimy znać w razie jakiegoś niebezpieczeństwa i typowe szkolenie BHP. No i powiedział nam taką ciekawostkę, że w Bułgarii spawacz posiada jednego pomocnika. Jeżeli u nas już to zanikło, u nas już raczej już nie ma pomocników, nie spotkałem się, w ogóle znajomi nigdzie nie mówili, jeszcze 10-20 lat temu jeszcze ci pomocnicy byli, że spawacz był i pomocnik, teraz głównie właśnie w Polsce robi się w pojedynkę, ale w Bułgarii spawacz ma zawsze jednego pomocnika. Taką osobę, która rozwinie kable, przywiezie spawarkę, wyczyści styk do spawania, jak spawacz skończy spawać, po nim też poszlifuje. Taka typowo spawacz robi jako spawacz, a pomocnik całą resztę tą najgorszą robotę. Ale jeżeli kobieta jest spawaczem, to kobieta ma dwóch pomocników. Rozumiecie? W Bułgarii jest tak, że kobieta ma dwóch pomocników. To jest pani spawacz wtedy i troszeczkę to jest takie, ktoś by teraz powiedział, że to jest taka dyskryminacja dla panów, ale mają takie przepisy, że kobieta ma jeszcze dodatkowego. Ci, co są pomocnikami, to mają fajnie, bo słuchajcie, bo jeden pomocnik naprawdę musi się narobić, ale dwóch już ma fajnie, bo jeden może sobie na przykład zająć się jedną rzeczą, a drugi może inną rzeczą się zająć i obydwoje nie są wcale tak zmęczeni. Nie wiem, jak wyglądają stawki takich pomocników. Na pewno są niższe niż spawacz, bo wszędzie tak było kiedyś tak samo, że pomocnik spawacza miał mniej. Trzeba było najpierw być takim pomocnikiem, żeby po latach zostać spawaczem. I tak wyglądał cały proces. Więc tu widać w Bułgarii przykład tego, że kobiety spawacze też są doceniane, a nawet bardziej doceniane niż mężczyźni, gdzie uważam, że ten jeden pomocnik wystarcza, ale nie trzeba tych dwóch pomocników. Dziwne to jest, że dla mnie to jest dziwne, że dwóch ma akurat. Zobaczcie, jaki koszt, przepraszam. Oj. Zobaczcie, jaki to koszt musi być, jeżeli potrzeba dwóch pomocników. Ale to nie o to chodzi, to była taka tylko ciekawostka, żebyście, jeżeli panie tutaj jakieś oglądają, to mogą pojechać sobie do Bułgarii i tam będą miały dużo lepiej, jeżeli chodzi o pracę, bo w zarobkach to raczej nie będzie dobrze. Te zarobki są dosyć niskie w Bułgarii. Pamiętam w 2014 chyba roku, żebym was nie skłamał, to był 14, 13 rok byłem, w 2013, przepraszam, roku byłem w Bułgarii i pamiętam, że zwykły taki spawacz, niezwykły, ale spawacz na rafinerii zarabiał w euro około 700-800 euro i oni mówili, że to jest dobrze. Oni wtedy mówili, że to jest dobrze, więc wydaje mi się, że to nie jest kraj, gdzie można pojechać, żeby się dorabiać. No, jeżeli zamieszkać, owszem, mieszka tam trochę Polaków w Bułgarii, nie narzekają. Język jest dosyć łatwy do nauki, taka mieszanka ruskiego,
z polskim, no może nie z polskim, ale to tak głównie ruskiego tam mają dużo, więc dałoby się łatwo nauczyć tego języka. Nawet pracował ze mną na kontrakcie pan, który miał żonę Bułgarkę i mówił bardzo dobrze po bułgarsku, chociaż już miał troszeczkę swoich, już miał po 55-60 lat. Okej. Rozpędziłem się jak zwykle. Więc gdyby jakieś panie chciały po prostu tylko dlatego, żeby się lepiej poczuć, mnie narobić, to może mogą sobie pojechać właśnie tam i tam sobie pracować. Wracając do tego, spotkałem się właśnie w paru miejscach z paniami, które pracowały jako spawacze. Pierwszy raz to się spotkałem, chyba w Belgii byłem pierwszy raz, ale w Anglii pracowały ze mną dwie dziewczyny. To pamiętam, były młode dziewczyny, miały wtedy po 17 lat i zaczynały tą pracę jako spawacze. Po latach później z kimś rozmawiałem, okazało się, że dalej pracują w tym zawodzie, nie znudziło im się, a co mogę powiedzieć, to była stocznia offshore'owa, gdzie to jest ciężka praca i nie poddały się, dziewczyny tam dalej pracowały, więc można, wiadomo, że ilość tych kobiet, które pracują jako spawacze, jest bardzo mała. Jednakże gdzieś kiedyś wyczytałem, firma w Stanach Zjednoczonych produkująca rowery, słuchajcie, spawająca ramy, zatrudnia do spawania w Tigu tylko kobiety. Tam jest taka troszeczkę ciężka praca manualnie, bo ta cała rama jest w takim małym namiocie wypełnionym argonem i oni tam ręce wsadzają i spawają, żeby ta jakość wykonania tych spoin była naprawdę dobra. To jest na zasadzie poduszki, jak na rafinerii bierze się rurę, spawa, wsadza się, jest styk, wsadza się dwie poduszki i wpuszcza się gaz, żeby tam w środku po prostu był ten argon, żeby ten spaw był naprawdę ładny i pełnowartościowy. Podobnie jest właśnie tutaj. Wsadza się do takiego namiociku, tą ramę i tam się spawa. I próbowali niejedni spawacze, panowie, tam się dostać i jakość wykonanej przez nich spoiny nie była tak dobra jak właśnie kobiet. I te ramy rowerowe spawają same kobiety, więc tutaj akurat jest pokazane, że przy spawaniu akurat TIG kobiety są naprawdę dobre, mają bardzo takie zręczne ręce, potrafią lepiej spawać. Nie oburzajcie się panowie, bo tak po prostu to wygląda, tak zostało to gdzieś przebadane. Ta osoba, która posiada tą firmę na przykład tam, wie, że przetestowała mnóstwo mężczyzn i kobiet i procentowo kobiety spawają lepiej akurat, jeżeli chodzi o te ramy, bo niekoniecznie kobieta na rafinerii będzie spawać przetopy gdzieś tam w pozycjach wymuszonych rur i będzie to tak dobrze wyglądało jak u mężczyzny. Aczkolwiek uważam, że nie ma przeszkody żadnej, żeby kobieta mogła na tym samym poziomie spawać czy facet. Wielokrotnie spotkałem się z takim właśnie pisaniem, że baba to do garów, że nie nadaje się. Co to za bzdury w ogóle? Co to są za ludzie? Ja się czasami zastanawiam, czy te osoby, co tak piszą, to w ogóle czy to nie są po prostu osoby, które mają po prostu jakieś problemy swoje i muszą gdzieś to wyładować? Czy może jakaś kobieta w przeszłości wzięła i zgnoiła go, okradła i on teraz się mści, teraz wszystkie baby są B. Ja tak nie uważam. Wszyscy jesteśmy na równo, czy to kobieta, czy mężczyzna. A co to za różnica? A nawet jeżeli w przeszłości ktoś mi by coś złego zrobił, to co to mam? To jakiś gościu mi zrobił coś złego, to mam wszystkich facetów nienawidzić, czy kobieta tak samo mam nienawidzić wszystkich i trzeba po prostu ten hejt wylać na grupach. To jest idiotyzm. Ja stwierdzam tutaj fakty i sam uważam osobiście, że to nie jest nic złego, jeżeli kobieta pracuje. Ostatnio miała do nas do pracy też przyjść jakaś kobieta, Holenderka, ale coś się rozmyśliła, znalazła gdzieś może lepszą ofertę i wszyscy, cały ten po prostu gadał o tym, że o jejku, dziewczyna, ciekawe jak będzie spawać. Słuchajcie, a jak przychodzi facet, to nikt o tym nie gada, bo to jest rzadkość. To jest właśnie to, że to jest rzadkość, że mało kobiet do tej branży idzie.
z racji tego, że to jest ciężki fach. Ja osobiście uważam, że warto, żeby kobieta przyszła, ale jeżeli zależy jej na zdrowiu, zależy jej na nie wiem, na urodzie, na wszystkim, to lepiej nie iść w ten zawód, lepiej się nie pchać, bo wieloletnia praca w tym zawodzie może naprawdę zniszczyć. Aczkolwiek wielokrotnie powtarzam, że jeżeli odpowiednio będziecie się zabezpieczać, odpowiednio się ubierzecie, wszystko pięknie, ładnie, to możecie długo i szczęśliwie żyć. Ja mam 42 lata właśnie. W lutym skończyłem i nie wyglądam. Wielu ludzi mi mówi, że wyglądam dużo młodziej. Z jednej strony można popatrzeć na to, że to są geny, ale z drugiej strony dbałość o siebie. Codzienne właśnie kremowanie twarzy, rąk, przy spawaniu właśnie zakładanie kapturów, odpowiednich przyłbic, ubrania sprawia, że no jesteśmy jakby w takiej zbroi, jak rycerze w zbroi, więc jeżeli facet może się tak zabezpieczyć, kobieta tak samo. Aczkolwiek jakbym miał doradzać komuś na dzień dzisiejszy, czy pchać się w to, no nie wiem, musiałbym naprawdę takiej osobie wszystko przedstawić. To nie można tak konkretnie odpowiedzieć, tak, idź w spawanie, nie idź w spawanie. Chodzi o to, że po prostu trzeba przeanalizować za i przeciw. Pieniądze, warunki pracy, ludzie, no przeróżne rzeczy, więc to nie jest temat właśnie na dzisiaj. Troszeczkę się rozpędziłem. Proszę o komentarze, napiszcie, kto tutaj z Was pracował z kobietami, kto pracuje z kobietami, jak uważacie, co myślicie. No i może jak panie są na kanale, to panie też się wypowiedzą, które spawają, bo też na pewno takie są. Koniec na dzisiaj. Szybki, krótki filmik. Na sam koniec. Czy uważam, że okej, ja kobiety spawają, tak, nie mam do tego żadnego problemu i wy tak samo powinniście uważać. Szansę trzeba dać każdemu. Na razie, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!